tygodniu lubartowscy kryminalni zatrzymali mężczyzn, którzy, jak wynikało z ustaleń, mogą posiadać środki narkotyczne i zajmują się ich dystrybucją. Rozprowadzali narkotyki na terenach turystycznych, w rejonach szkół, a także sprzedawali je osobom nieletnim. Zatrzymani zostali trzej mieszkańcy województwa lubelskiego w wieku od 26 do 40 lat. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli znaczne ilości marihuany i amfetaminy. Z takiej ilości można uzyskać 2,5 tysiąca działek marihuany i ponad 700 porcji dilerskich amfetaminy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania i dystrybucji środków odurzających. Na wniosek prokuratury i policji sąd zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu tymczasowego. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie znacznych ilości środków narkotycznych grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.